system ochrony zdrowia w Europie, na świecie nie, bo są różne, ale chociażby w Europie, jest zbliżony do systemu w Polsce. On jest systemem solidarnym i dlatego po prostu, żeby wszyscy mieli konstytucyjny dostęp do ochrony zdrowia, on po prostu nie jest wyceniony na tyle, na ile by powinien być. Czyli po prostu wszystkie systemy się zadłużają. I 0,7 miliarda euro. I w Polsce 2,8 miliarda euro. Czyli Polska generalnie jest najmniej zadłużonym krajem, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia. A u nas w Grudziądzu ktoś, kto nie rozumie tego, jak działa system ochrony zdrowia, ktoś, kto nie rozumie uprawnień pacjentów, ktoś, kto myślę, że nie ma odpowiedzialności za słowo, prezentuje nasz szpital na najbardziej czarnej, zakłamanej liście naszego kraju. Skąd to się bierze? No stąd się bierze, że od wielu lat w Grudziądzu, kilkunastu, Grudziądzem włada układ. To jest pan Szymański, pan Malinowski, pan Glamowski. Obojętnie jakby to nazwać, obojętnie jakby to charakteryzować, są to ci sami, którzy raz się kłócą, raz się godzą, raz się popierają, raz się nie popierają, ale zawsze są razem. I oto ta spółka znalazła sobie do zabawy, bo tak to trzeba określić, długi szpitala i Marka Nowaka jako czarnołowcę. Panowie, dosyć tego. Myślę, że tak dalej już nie pozwoli wam nikt na tego typu szaleństwo. Szpital jest zadłużony, to jest fakt, ale on funkcjonował i on będzie funkcjonował. Tylko trzeba serce w niego włożyć. A tak poza tym, po co gadać tyle rzeczy na temat w ogóle zadłużonego szpitala? Panie prezydencie Glamowski, trzeba szpitalowi oddać te pieniądze, które po prostu się szpitalowi należą. Tylko, że ja pana rozumiem i nie mam pretensji do pana. Ja w ogóle nie mam pretensji do was, do waszej trójki. Wiecie o tym, że to miasto jest upadłe. To miasto jest zadłużone i miasta nie stać na nic. No więc weźcie się do pracy i zróbcie chociażby tak, jak pan prezydent Torunia-Zaleski, który potrafił miesiąc temu wziąć kredyt z Banku Światowego 200 milionów złotych na zrównoważenie budżetu 2019. Zrównoważenie budżetu 2019. Tak jak pan prezydent Bruski postarał się, przecież on jest działaczem Platformy, a od pana ministra PiSu, od ministra zdrowia otrzymał 30 milionów na swój szpital. Panie prezydencie, zamiast kombinować, zamiast wywracać całe miasto i szpital do góry nogami, to trzeba się wziąć do pracy. Ja myślę, że to tyle na temat zadłużenia w ogóle, żebyśmy mieli pojęcie, że to nie jest tylko grudziądzki szpital, bo to nie jest prawda. I teraz odnośnie grudziądzkiego szpitala pojawiła się na sesji ostatnio uchwała dotycząca planu naprawczego. Szanowni Państwo, co to jest plan naprawczy przyjęty przez głosami radnych SLD i Platformy Obywatelskiej? Platforma Obywatelska i SLD po prostu przyjęła plan, w którym następuje likwidacja 150 łóżek, likwidacja oddziałów dziecięcych, OIT-u dziecięcego, SOR-u dziecięcego, poradni specjalistycznych. Tak naprawdę jest pytanie, gdzie chcecie, panowie, leczyć grudziądzkie dzieci? Poza tym, jakieś dla mnie kuriozum, głosami radni SLD i radni Platformy, przyjmując tą uchwałę, na stronie 118 wskazali już, po jakiej cenie ma być dzierżawa, czyli outsourcing. Dzierżawa szpitala. A przetargi, panowie, to w głowach wam się o tym nie pisze, nie mieści? To Rada Miasta dyktuje cenę? Przecież to jest kradzież majątku, panowie, publicznego.
I tak, szanowni państwo, na przykład kawiarnia, która dzisiaj przynosi 53 tysiące złotych miesięcznie zysku, przychodu, ma być za 11 tysięcy złotych. Bar pod oliwką, który dziś przynosi przychodu 130 tysięcy miesięcznie, radni powiedzieli, że pójdzie za 34 tysiące. Parking, który dzisiaj przynosi 140 tysięcy przychodu, praktycznie bezobsługowy, tam jest tylko jeden etat, radni uznali, że za 60 tysięcy. Panowie, dla kogo to jest? Bardzo proszę, jeżeli podyktowaliście ceny, jeżeli po prostu uważacie, że ten majątek trzeba zbyć swoim, to jeszcze powiedzcie komu. Bo tam, w tym materiale i w waszej uchwale przetargu nie ma. Dziwne. Zresztą ten cały plan, ja się nie będę do niego odnosił. To jest 150 stron pisanych pod dyktando. To jest tak naprawdę już dla żartów chyba tutaj Formedis pisał, że likwidacja pralni. Przecież szpital nie ma pralni. To co likwidować? Budynek, który jest na szpitalnej dla Formedisu, to ma 2 piętra. W rzeczywistości zróbcie zdjęcia i wyślijcie do Formedisu. Panowie, 3 piętra ma. Taki już jest ten plan. 4. plan naprawczy tej firmy. I tak naprawdę to ja nie chcę po prostu więcej mówić o tym planie. Odsyłam go do ciekawej lektury z pytaniem, co dalej. Następną rzeczą, która przyjęła Rada Miasta, to jest po prostu, że szpital będzie spółką. A ja mówię, stop, panowie, dlaczego nie spółka? Dlatego, że przede wszystkim nie macie pojęcia o pacjentach. Robicie pacjentom krzywdę. W Polsce na 1100 szpitali tylko 170 jest w spółce. Jak Najwyższa Izba Kontroli wskazała, wszystkie działają tak samo źle, jak działają według niektórych polityków publicznych. Dlaczego? Pacjent przede wszystkim, ten, który będzie drogo kosztował, który będzie bardziej chory, będzie odsyłany do innego szpitala. Do jakiego szpitala, panie prezydencie? Do którego? Do Bydgoszczy, Gdańska, Torunia? Spółka przede wszystkim nie będzie zatrudniała oczekiwanych przez pacjentów lekarzy, personelu. Oni będą nastawieni na zysk. Pacjenci będą płacić, za co spółka ustali. No i przede wszystkim będzie obciążenie dla spółki. I tak jak już w tej uchwale poprzedniej mówiliśmy o tym, że wszystko, co tylko będzie można, to trzeba w dzierżawę albo prywatnie, no to panowie, w spółce tak samo już tutaj jest przygotowanie do tego. Laboratorium ma być od 1 sierpnia prywatne. Nie wiem, czy sierpnia, czy września. Będziecie państwo płacić za badania, bo tak jest w prywatnych laboratoriach. Będziecie państwo płacić za rentgen, za tomografię, za rezonans. To nie ja wymyśliłem, to radni SLD i Platformy powiedzieli tak, będziecie państwo mieli prywatne laboratoria. Odsyłam do lektury. Co pracownicy? No pracownicy przede wszystkim nastąpią zwolnienia, nastąpią redukcje płac, nie będą mieli żadnej ochrony pracowniczej. No i przede wszystkim sam szpital. Sam szpital spadnie do jakiegoś poziomu drugiego czy pierwszego referencji. Nastąpi zamykanie oddziałów, ale przede wszystkim sprzedaż i zniszczy się wartość szpitala. To jest najważniejsze. I tak już od wielu lat pan Glamowski, pan Malinowski, pan Szymański robią czarny PR wokół szpitala. To, że brakuje pielęgniarek, nikt nie chce przyjść do pracy. To, że po prostu brakuje lekarzy i lekarze nie chcą, nie są obsadzone dyżury, to jest wasza sprawa, panowie. I mówienie, że szpital jest zadłużony, to jest nonszalancja wypowiedzi. To jest brak elementarnych podstaw wiedzy o systemie. I dlaczego w końcu nie spółka? Bo jak państwo sięgniecie do wiedzy, ja tylko jeden szpital przedstawię. To jest szpital w Kościerzynie. On podobnie jest zbudowany jak szpital w Grudziądzu. W 2012 roku
firma Formedis zrobiła plan naprawczy. Ja już się nie będę omawiał całego elaboratu. I zobaczcie Państwo, wtedy roczny kontrakt, jak był jeszcze publicznym szpitalem, wynosił 95 milionów. Dzisiaj, w 2018 roku, Kościerzyna ma już 80 milionów kontraktów. Więcej. Wtedy miała zadłużenia, jako szpital publiczny, 9,5 miliona straty co roku. Dzisiaj co roku generuje prawie 13 milionów, jako spółka, przekształcona przez Formedis. I panowie, panie prezydencie, chce pan mieć coś takiego? W grudniu 2018. Ratujmy Kościerski Szpital. Bo on tonie jako spółka. A poza tym pracownicy nie chcą się zgodzić, aby im oddać ostatnie apanaże, jakie jest socjalne. A jest propozycja zabrania. Proszę bardzo, to jest wszystko prawda. Biorąc pod uwagę to wszystko, myślę, że najwyższy czas, żeby obudzili się pracownicy szpitala i zgodnie z prawem, wykorzystując swoje prawa, nie pozwolili na rozkradanie majątku, nie pozwolili na rozdrapanie szpitala. I myślę, że dzisiaj związki zawodowe to jest już wasza rola. Natomiast mam prośbę też do rodziców. Zadzwońcie do swoich radnych Platformy, SLD, pana prezydenta. Gdzie będziecie leczyć swoje dzieci? Będziecie jeździć z temperaturą, z biegunką gdzie? Letnią, w zimę, z dziećmi do Bydgoszczy, do Gdańska? Pamiętajcie, że zgodnie z lepszymi, znaczy bardziej sprawnymi intelektualnie, jacy są konsultanci krajowi, wyznaczyli 3 ośrodki pediatrii w naszym województwie. Bydgoszcz, Toruń i Grudziądz. I chcecie to zniszczyć. Ja nawet nie wiem, dlaczego radni głosowali za zniszczeniem pediatrii w Grudziądzu. Myślę, że to, co już mówiłem, reasumując, panie prezydencie, to nie trzeba kombinować, nie trzeba kłamać, nie trzeba nic robić, tylko trzeba po prostu, nie trzeba niszczyć wizerunku szpitala. Trzeba po prostu szpitalowi oddać te należne pieniądze. Panie prezydencie, ja po prostu to mam dzień i noc przy sobie. Ten list otwarty do pracowników. Pan pisze, szpital jest wartością jako całość i tej wartości będę bronił. Panie prezydencie, wtedy pan nie wiedział, co pan mówi, co pan pisze? Czy dzisiaj pan nie wie, co pan robi? Trzeba się na coś zdecydować. I na końcu, co będzie, szanowni państwo, a to zbliża się, może to być przyszły rok już, co jakiś czas w krajach Unii Europejskiej, również w Polsce, następuje program oddłużeniowy szpitali publicznych. Szpital w Grudziądzu już 2 razy był oddłużany. I co się stanie, jeżeli dzisiaj, panie prezydencie i radni SLD i Platformy, zniszczycie szpital, rozdrapiecie szpital, a za rok będzie program rządowy, bo będzie, każdy rząd będzie o to dbał, będzie program oddłużeniowy szpital. Co pan wtedy powie? Co wy powiecie? Że kochacie Grudziądz? Myślę, że trzeba się nad tym zastanowić. Jest jeszcze czas. I panie prezydencie, nawet jeżeli to jest jakieś kombinowane szaleństwo przedwyborcze, to proszę to zatrzymać. Bo myślę, że pan sobie nawet nie zasłużył na tą opinię, którą pan będzie miał już na jesieni, jeżeli pan zniszczy szpital. Tak, oczywiście ja nie będę się do tej konferencji odnosił zupełnie, dlatego że to jest po prostu maniactwo i to jest kłamstwo, jedno wielkie. Dlatego że ja oczywiście już na wyrost dałem panu posłowi list gratulacyjny. Panie pośle, gdzie jest te 25 milionów złotych, które pan już miał mieć? Wszyscy się ucieszyli. Szpital głosował na pana, na banerach to było, a 25 milionów od niej czego nie wpłynęło. O tych spotkaniach, które pan organizował na moją prośbę, to porozmawiamy, jak będziemy mówili o zadłużeniu szpitala.
Panie pośle, niech pan sobie przypomni, ile razy ja prosiłem o to, żeby po prostu pana kolega, dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, inaczej spojrzał na szpital w Grudziądzu. To co panowie robiliście? Wychodziliście ze spotkania, ja sam zostawałem. Niech pan spyta się posła Lenca. Ja wiem, że jest przedwyborcze spotkania są, ale prawda jednak mimo wszystko powinna z pana ust być, ona będzie wiarygodna, jeżeli powie pan prawdę. Co z tego, że pan zorganizował spotkanie z ministrem Neumannem? On był zainteresowany tylko jedną sprawą, jak zostać szefem klubu parlamentarnego. Jego Grudziądz i warunki szpitala Grudziądzu w ogóle nie interesowały. O tym chce pan ze mną rozmawiać? Spotkajmy się tu. Poprośmy ministra Neumanna. Poprośmy wszystkich ministrów, których pan rozmawiał. Poprośmy wiceministra infrastruktury. Zróbmy wspólną konferencję. Zobaczymy, kto ma... No, państwo ocenią i pana wyborcy ocenią, kto mówi prawdę. Wstyd, panie pośle. Naprawdę wstyd. Nie mogą być jasne, bo pan dyrektor nie wie o czym. Pan dyrektorowi się mylą pewne pojęcia. On jeszcze nie poznał szpitala. To znaczy SOR dziecięcy już jest usankcjonowany. On nie istnieje w prawie jako taki, ale w Polsce działa w tych ośrodkach wszędzie. Jest w Toruniu, jest w Bydgoszczy, jest w Centrum Zdrowia Matki Polki, jest w Międzylesiu, jest po prostu dzisiaj w Warszawie, jest w Olsztynie. Żeby oddzielić choroby dzieci i same dzieci o to, żeby nie patrzyły na różne tego typu schorzenia u dorosłych. To jest przede wszystkim psychika. Ale to trzeba mieć szacunek, panie dyrektorze szpitala, do dzieci, żeby się do tego odnosić z szacunkiem. Dziecko nie musi patrzeć za zakrwawione, dorosłe ciało, które jest po wypadku. Dziecko wtedy jest w stresie głębokim. Tego nie wolno robić. To jest barbarzyństwo, co chcecie zrobić. Natomiast biorąc pod uwagę, gdzie będzie pan ze swoim dzieckiem chodził, ma powstać jakaś karkołomna izba przyjęć. Tylko że tam już pediatrów nie będzie. Najlepiej odejdą, to pan wie o tym. Ja nie muszę mówić. Dzisiaj pediatrzy o tym dyskutują. Do mnie docierają tylko takie informacje, że pediatrzy odejdą. Pójdą do ośrodków, w których po prostu leczy się trudne przypadki. Zniszczycie państwo to wszystko. A ja mówię, to trzeba dzisiaj się już pytać. I panie redaktorze, trzeba zmobilizować rodziców, żeby się dzisiaj pytali dyrektora, prezydenta, radnych Platformy Obywatelskiej, żeby dzwonili do nich, mailowali, gdzie będą leczyć swoje dzieci. A mówienie, że to jest zmiana organizacyjna, że to będzie izba przyjęć, to myślę, że ten, kto to będzie mówił, to nie ma pojęcia. On nie wie, co to znaczy chore dziecko, on nie wie, co to znaczy psychika dziecka. On nie wie, dlaczego po prostu dzisiaj, nie wiem, co się w tych głowach pomieszało, może noc, żeby występować i głosować radni Platformy i radni SLD przeciwko dzieciom? Ja jako lekarz tego nie rozumiem. Różni się, dlatego że SOR ma swoje prawa. Izba przyjęć, będziecie czekać w kolejce kilkanaście godzin, kilka. Ona jest zazwyczaj połączona z dyżurnym oddziału. Jak się coś dzieje na oddziale, to izba przyjęć jest na końcu. Jest izba przyjęć, tam gdzie nie ma SOR-ów, są izby przyjęć. Zadzwońcie państwo do szpitala, jak działa izba przyjęć. Zadzwońcie państwo do Świecia. Zadzwońcie, Świecie ma SOR, ale zadzwońcie do Wąbrzeźna. Zadzwońcie do Golubia Dobrzynia. Zobaczycie, ile tam się godzin czeka na izbie przyjęć. Izba przyjęć nie musi mieć aparatury, sprzętu. Nie musi być tak wyposażona. A poza tym jest bardzo nisko wyszacowana przez jakość. Myślę, że w izbie przyjęć lekarze, pediatrzy, którzy są odpowiedzialni za dzieci, naprawdę odpowiedzialni, nie podejmą pracy. To jest jasne. Cały plan jest fikcją. Proszę bardzo, niech Formedis idzie ze mną do sądu. Ja bardzo chętnie przedstawię fikcję i pisanie tego programu pod dyktando polityków. To się na wielu stronach w ogóle nie trzyma logiki. Tam jest po prostu oderwane wszystko. Natomiast biorąc pod uwagę, dług pozostanie, szpital będzie miał mniejsze przychody, będzie się zadłużał. Dałem przykład Kościerzyny. Można do niej zadzwonić, pojechać. No w Wąbrzeźnie doradzał i zobaczcie, szpitala nie ma. Natomiast biorąc pod uwagę, jeżeli chodzi o to, co pan pytał, będą zwolnienia, tu nie. Według mnie powiedziałem, w tym planie chodzi o jedno. Trzeba po prostu
już jest wyznaczona przez radnych cena, czyli trzeba to, co przynosiło szpitalowi zysk, trzeba oddać to w ręce prywatne. Czyli to nastąpi prywatyzacja szpitala bez żadnego pomyślunku. Tak, pewne rzeczy się może bardziej udały, inne się tylko udały. Natomiast biorąc pod uwagę, że mamy fachowców, lekarzy na ginekologii i mamy bardzo fajnych lekarzy, neonatologów, ale myślę, że w tym momencie przez jakiś czas zabrakło tej empatii i to już dzisiaj leci. Tak jak leci opinia zadłużonego szpitala w Grudziądzu, do którego nikt nie chce przyjść, tak leci opinia, nie ma empatii, idziemy tam, gdzie lekarze mają finanse, bo w tym planie to jest bardzo istotny. Ale nic nie zrobią, ale tyle, ile jest porodów, to jest konstans, więcej nie będzie. A jeżeli przesunąć, to można się postarać jeszcze, jakby rzeczywiście lekarze chcieli więcej empatii, o 100 porodów. To nie oddłuży szpitala. Szpital musi być jako całość. Wtedy może być po prostu jeżeli chodzi, mieć perspektywę rozwoju. To jest wszystko. I musi być publiczne. Jeszcze raz, bo to jest najważniejsze. Jak będą oddłużenia szpitali publicznych w przyszłym roku, co zrobią radni PSL, radni SLD i radni Platformy Obywatelskiej? Jak oni przeproszą mieszkańców? To powinno być jedno. Nie tylko pan Malinowski, ale powinien usiąść pan Szymański, pan Glamowski, pan Malinowski. Już przeprosił. Wszystkich przeprosić. Zacząć od jutra pracować. Ja życzę panu Glamowskiemu, żeby po prostu rozpoczął rozmowy, tak jak prezydent Zalewski, Torunia, z Bankiem Światowym. Jeżeli pan prezydent Zalewski potrafił aplikować się i dostał 200 milionów złotych z Banku Światowego, to co? To w Grudziądzu tylko co? To nie można? Można, tylko trzeba chcieć, a trzeba umieć. Bo sprzedać miasto to się raz sprzedaje. Rozwalić szpital, to się raz rozwali. Ale co dalej? Tak, dalej się obrażą, podchodzą, rzucą mandatami. Panowie, to rzućcie dzisiaj mandatami, jak nie macie pojęcia o tym, co zrobić. Nie rujnujcie miasta i szpitala. Ja was o to bardzo proszę. Marszałek nie będzie wspierał, dlatego że on w takie spółki nie będzie wchodził. Zakazuje mu to po prostu ustawa o... Ustawa z mocy prawa nie będzie miał udziału w innych spółkach. Ja nie widzę nie tylko szans, to jest niezgodne z prawem. I mówienie o tym dzisiaj jest po prostu zawracaniem kijem Wisły, oszukiwaniem wszystkich. Jakby pan marszałek chciał, mógł, to by dawno to już zrobił. Pan marszałek jedynie co, to przez ostatnie 5 lat czy 6 włożył w nasz szpital ponad 40 milionów żywej gotówki. I to jest fakt. To można sobie sprawdzić. Marszałek ma unijne pieniądze, swojego budżetu ma niewiele. No przecież na miłość boską trzeba wiedzieć, jak to chodzi. Ci politycy, którzy mówią, że spółka załatwi wszystko, niech pojadą do Kościerzyny, ale przede wszystkim to jest właśnie chęć odsunięcia problemów od siebie. Przekształciliśmy w spółkę, zrobiliśmy co tylko mogliśmy, no i nie wyszło. I spółka się zadłużyła. Tak, spółka się będzie zadłużała. No nie dali pieniędzy. Panie prezydencie, to trzeba jechać z gotowym planem do pana premiera, nie dąsać się na premiera, bo to jest premier polskiego rządu, nie żadnego innego, to nie jest premier na uchodźstwie, tylko trzeba po prostu pojechać, porozmawiać o problemach miasta, uderzyć się w pierś, pan też, dlatego że pan był tyle lat przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów. Trzeba po prostu powiedzieć, panie premierze, oczekuję od pana tego, tego, tego. Inni prezydenci jeżdżą i mają. Szanowni Państwo, tak jak mówiliśmy, wszystkie kraje mają kłopoty ze zdrowiem. Wszystkie szpitale są zadłużone. Szpital w Kościerzynie jest szpitalem marszałkowskim, który dzisiaj marszałek nie chciał płacić 9 milionów, to dzisiaj płaci 13 rocznie. Jako spółka. No. A tym bardziej, że spółka nie ma już dalej żadnych szans rozwojowych. Bo nie ma. Dzisiaj wszyscy żyją wyborami już. To, co jest, to są wszystko gorące, że tak powiem, listy przedwyborcze. To jest program przedwyborczy. Program Glamowskiego, plan Glamowskiego, pana Glamowskiego prezydenta jest programem wyborczym. Jak się uda, Platforma zwycięży, to myślą, że oddłużą miasto. Ja będę o tym mówił, jak Platforma rządziła i nie oddłużyła szpitala. Natomiast jeżeli chodzi o inne zachowania, to wszystko. Natomiast to, co powiedział pan Glamowski, to w to akurat wierzę. Będzie zmuszony, jest na pewno program naprawczy szpitala, miasta. Będą cięcia w mieście,
będzie drożała woda, ścieki, co tylko będzie mogło, bo takie są realia. Tylko z tym pan prezydent Glamowski powie nam wszystkim w listopadzie albo w grudniu, po wyborach, nie przed wyborami. No. I to jest wszystko. Natomiast miasto czeka program naprawczy. Czy my chcemy, czy nie chcemy, to z programem naprawczym do przyszłego premiera kraju pan Glamowski pojedzie już w grudniu. I zobaczycie państwo, że to jest realna prawda, rzetelna prawda.